studiowanie rodowodów dostarcza pewnych informacji o tym, jak kształtował się kanon Starego Testamentu. Samo w sobie wydaje mi się mogło, że takiego czegoś tam nie sposób znaleźć, a jednak. Druga sprawa, którą dzisiaj się zajmiemy i myślę, że będziemy kontynuować za miesiąc, to poganie w rodowodzie. To zaznaczyłem przy potomkach Judy, że w rodowodzie pojawia się poganie. Wcześniej już o tych Netynejczykach mówiliśmy. Tam oprócz tego, że poganie, to jeszcze z jakich nizin oni tam gdzieś dotarli do Izraela i gdzie skończyli jako naprawdę uprzywilejowana grupa tych, którzy obsługiwali przybytek, więc niesamowity rozwój od kompletnego dołu do bycia rzeczywiście bardzo użytecznym w Bożym dziele. Jak będziemy analizować rodowody Judy, to rozmawialiśmy z Bartkiem na temat różnicy między synami Judy w drugim i czwartym rozdziale Księgi Pierwszej Kronik. Drugi rozdział, trzeci werset, czwarty rozdział, pierwszy werset mają inny zestaw imion. Inny zestaw imion, no i dla nas tutaj, no przynajmniej, musi to zastanowić. Jeśli jesteś uważnym czytelnikiem, jak czytasz raz o synach Judy, masz takich, a drugi raz inaczej, to nie możesz się zatrzymać i iść dalej, jako że nic nie zauważyłeś, nie? Więc to ma jakieś znaczenie. Oprócz tego, że, ale to już też za miesiąc, zrobię takie zestawienie, jakich synów mamy Judy w Księdze Rodzaju i zobaczymy synów Judy, jacy są w Księdze Kronik i myślę, że coś nam z tego wyjdzie. Ale wstępem niech będzie do tych rozważań postać jednego człowieka, który wprawdzie jest w czwartym rozdziale, ale chciałbym jako wstęp do pokolenia Judy go wprowadzić. Jest to Kaleb, ale nie ten Kaleb, syn Hesrona, który jest tutaj w rodowodzie, ale Kaleb, ten, który był zwiadowcą w Izraelu. Pamiętacie zwiadowcę Jozue i Kaleb, tych dwóch dobrych zwiadowców. I no to pytanie dla tych, którzy bywali na wcześniejszych wykładach, no albo sami dociekli tej kwestii. Czyje pokolenie reprezentował Kaleb? No, to o którym tu mówimy, więc to podpowiedź prosta. Kaleb reprezentował pokolenie Judy. Ale kim był Kaleb? Pytanie podchwytliwe. Dla ułatwienia powiem, że nie był to potomek Judy. Reprezentował pokolenie Judy, a nie był potomkiem Judy. Ale mogę się zatrzymać w ręku. Wybaczcie mi, dobrze. Ja chcę znaleźć tego Kaleba. Gdzie on tu jest? Kaleba znajdziemy... poczekaj. Ale nie, żeby nie mylić, bo tu Kalebów jest dwóch. No właśnie, ale mówimy o jednym. Ja mówię o tym Kalebie z... 4, 4, poczekaj, ja zaraz tam wejdę. Którzy przed do ziemi obiecane. Tak. Akurat wywód o Kalebie myślę, że jest bardzo istotny dla nas, kiedy mówimy o poganach w rodowodzie. Dobrze, o Kalebie mamy w czwartym rozdziale od 13, nie? Synowie 15 mówi konkretnie, synowie Kaleba, syna Jefunnego, Ira, Ela, Naan, syn Eli, Kenas i... Kenita. Tak. Istotne jest to, ale spróbujmy skupić, do czego ja zmierzam. Mamy 12 zwiadowców w czasach Jozuego i nawet przed czasami Jozuego, bo to jeszcze jest przed tym 40-letnim okresem. Jozue był jednym ze zwiadowców. No i są reprezentanci z 12 plemion izraelskich. Dlaczego reprezentuje pokolenie Judy poganin? To jest niesamowita rzecz. On jest Kenizyta. On jest Kenizyta. Ale o czym nam to mówi? Jaką miał pozycję w pokoleniu? Dlaczego z pokolenia Judy? No to się mnożą pytania. Kim musiał być ten Kaleb, że pokolenie Judy wybrało go jako swojego przedstawiciela?
człowiekiem. Żeby jeszcze dodać, pamiętajmy, kto wyszedł z Egiptu? Oprócz Izraela. Oprócz Izraela. Plus mnóstwo ludu, który się do niego łączyło. Więc to mnóstwo cudzoziemców, one się w plemiona izraelskie jakieś wtopiły. Z dzisiejszego punktu widzenia byśmy ich nazwali, że użyję znowu anachronizmu, prozelitami. Czyli to byli poganie zaadoptowani do Izraela, nie? Krótko mówiąc. No. Tylko akurat mówię o w przypadku Kalebie, bo to poganin gdzieś tam wśród plemienia Judy funkcjonował, ale tak funkcjonował, że poganin stał się w jakimś sensie jakąś znaczącą postacią w tym plemieniu. Nie? Nawet, że nie mieli wątpliwości, nie żeby swojego co do krwi wysłać jako zwiadowcę, tylko wybrali, no nie swojego, nie? Tak można powiedzieć. Nie? Tak, taki znakomity wojownik Dawida, niejaki Uriasz Hetejczyk, zgodził się z plemienia Hetejczyków, jednego z siedmiu, który był przeznaczony do wycięcia, tak? No to jest na wcześniejszym etapie, tak? Chodzi o to, że takie rzeczy w Biblii są opisane po coś, nie? Żeby nie myśleć sobie, że to tak, tak to było w historii, tylko historię zrelacjonować. Ja mam tylko pytanie, bo on był reprezentantem pokolenia Judy, nie będąc z pokolenia Judy. Tak jest. Czy należy wnioskować wtedy taką jakby regułę, zasadę, że poganie, którzy zasymilowali się z Żydami, jak gdyby wchodzili w rodowody żydowskie? Tak, tak. Ja to mówię z całą stanowczością, bo to, o czym teraz rozmawiamy, jest wstępem do tego, że poganie nam się pojawiają w rodowodach. No dobrze, ale to znaczy, że Żydzi musieli jak gdyby przyjmować pogan i przyjmować ich jak gdyby do swoich rodzin. Tak? No. Chodzi o to, jaką rangę mieli w Izraelu ci poganie, którzy się znaleźli w rodowodach. Bo my dzisiaj jesteśmy takim społeczeństwem, które do rodowodu podchodzi tak trochę z dystansem, jeśli w ogóle się w jakikolwiek sposób tym interesuje. Nie? Dla Izraela rodowód to była rzecz wielka. Właśnie dlatego o to pytam. No. Jeżeli rzeczywiście tak było, to przyjmowanie kogokolwiek do swojego rodu, szczególnie w kontekście wybrania Izraela, którego mieli świadomość przecież w zasadzie od zawsze, tak? To było coś bardzo istotnego. No. No i teraz jak tam są poganie, równorzędni z Izraelitami, to jest niesamowity, szeroki temat teologiczny, Hebrajczyków 8. To jest temat teologiczny. Bo czy wybór Izraela spowodował, że Bóg pogan już sobie przekreślił? Czy to dla nas sygnał, że owszem, mam teraz Izraela, ale ja o poganach nie zapominam? No to chodzi na to, że ci poganie byli bardziej, jakby to powiedzieć, żydowscy niż ci Żydzi z plemienia Judy, prawda? Lud Moabitka. Niestety, ja mówię niestety dla Żydów, że ci poganie to byli do nich policzkiem bardzo często. Pewnej postawy. No, nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. Ci rekabici, bo w drugim rozdziale mówię, jest to wstęp do tego zagadnienia, w takim razie nawet nie spodziewałem się, że nam wyjdzie taka dyskusja, a czasu mam jeszcze pół godziny. Więc potraktujmy to jako wstęp do dyskusji, którą będziemy kontynuować. Więc tu przeskoczmy sobie rodowód ten z drugiego rozdziału i wróćmy do samego końca, 2.55. Ja to mam też pokazane, poganie w rodowodzie. I rody pisarzy, bo tu wcześniej są pokazani jeszcze jakieś pokolenia wywodzące się od Judy, a tutaj pokolenie, rody pisarzy mieszkających w Jabes, Tieratyci, Shimaatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami pochodzącymi z Hamat, od domu ojca Rekaba. Ci są Kenitami pochodzącymi od Hamata, który był ojcem Betrekaba. Tylko tyle. I aż tyle. Trochę jak sobie przypomnimy historię o Rekabitach, o Jonadabie, w czasach Jeremiasza, jakim je kazał Bóg Rekabitów przyprowadzić i lekcja poglądowa na nich. Ich praojciec powiedział, że nie będą pić wina. Mijają setki lat, nie piją wina. Bo ojciec nie kazał pić wina, nie pijemy wina. A tutaj ja, Jahwe, przemawiam do tego ludu jako ojciec.
Ani się o mnie odwracają. Zobaczcie na tych rekapitów. Jacy oni są posłuszni swojemu ziemskiemu ojcu. Nie? To jest coś niesamowitego. Jacy poganie są eksponowani tutaj. Ale no, wielkie przesłanie jest za tym. Nie? Że oni są w tych rodowodach. Ale do tego Kaleba chciał jeszcze wrócić. Bo Kaleb wydaje mi się, że jest taką najbardziej znakomitą postacią w tym momencie. Pojawią się jeszcze inni. Tu będzie... bo mamy dwóch Edomczyków. Jest Doeg Edomita, jeśli pamiętamy. I jak się nazywał ten... wyleciało mi. Obed Edomczyk. Doeg Edomita i Obed Edomczyk. Doeg Edomita to był na usługach Saula, który wyciął w pięć kapłanów. A Obed Edomczyk przechowywał sprzęty świątynne. U niego była arka. Bóg błogosławił domowi Obed Edomczyka. To znowu dla przykładu, tutaj dla kontrastu też dwóch tych pogan pokazanych. Obed Edomczyk później wchodzi w rodowody Lewitów. Jest tam wśród tych śpiewaków, odźwiernych, innych, tam jest Obed Edomczyk. Jego rodowód tak jest wciśnięty pomiędzy Lewitów. Jaka ranga poganina, który stał się lewitą praktycznie. Znakomitym lewitą. Przykładnym lewitą i tak dalej. Nie? Także to są wielkie rzeczy. Ale wracając do Kaleba, jeśli ktoś stał się reprezentantem całego plemienia, będąc poganinem, no to musiała być niezwykła postać. Nie? No i teraz dla nas zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, jaki jest na tym głębszy sens, jakie przesłanie kryje się za tym, że poganie pojawiają się w rodowodach. I jak patrzymy, no to w zasadzie ja w tym widzę cały potężny blok tematyczny, który się ciągnie przez całą historię biblijną. Myśmy na to zwracali uwagę i od właściwie ksiąg mojżeszowych przez wszystkie księgi. Jak pojawi się jakiś poganin w takim kontekście, no to tam się zapala lampka. Bóg do tych pogan ma swoje przesłanie. W Izajaszu to będzie zawołanie: weselcie się poganie z jego ludem. Weselcie się poganie z jego ludem. Czyli ostatecznie będzie coś takiego, że Bóg swoje zamierzenie, swój plan ma dla jednych i dla drugich. W 19 rozdziale Izajasza jest tam: Egipcjanin mój sługa, Asyryjczyk mój sługa i z Izraelem moim sługą, tam coś się będzie dziać razem. Nie? Czyli też pokazane w wizji, że Bóg ma dla tych pogan swój specjalny zamysł i nie zostawił pogan, mimo że historia toczy się wokół Izraela i jako narodu wybranego. To takie ogólna pierwsza sugestia. No i w tym drugim rozdziale są rekabici. W czwartym rozdziale więcej pogan znajdziemy, ale mówię, to już następnym razem. Mówimy, drugi, czwarty rozdział mówi o potomkach Judy. W czwartym rozdziale więcej jest wśród tych potomków Judy pogan. W tym drugim rozdziale mieliśmy tylko na końcu tych rekabitów, natomiast w tamtym jest więcej. I nie mam jeszcze, powiem do końca, pomysłu na kompozycję tego fragmentu drugiego i czwartego rozdziału, ale wydaje się, że w obydwu miejscach ci poganie są na końcu tej listy, chociaż w czwartym rozdziale pojawiają się też w środku, ale na końcu też. Więc może to jest jakiś akcent, że ci poganie pojawiają się w tych dwóch zestawieniach Judejczyków na końcu, jako istotny element, ważny element w tym rodowodzie. Mówię, to jest wstęp. Później, jak będziemy dochodzić do konkretnych postaci, to nad każdą postacią się zastanowimy, ale chciałbym, żeby ten Kaleb był w tyle głowy jako taki no, najbardziej znakomity reprezentant tych pogan, którzy znaleźli się wśród Żydów i osiągnęli taką pozycję. Wracamy do rozdziału drugiego, wersety od 3 do 55. To jest ten pierwsza gałąź Judejczyków. Przypominam, jest Judejczycy, pokolenie, potomstwo rodowód Dawida i znowu Judejczycy. Taka jest konstrukcja tych rozdziałów 2, 3 i 4, którymi się w tej chwili zajmujemy.
Drugi rozdział, no powiem, że trzeba się troszkę namęczyć, żeby tam no to w jakiś sposób próbować poskładać. Ja zauważyłem, że takim no dosyć wybitnym przedstawicielem Judejczyków, a już tych stricte Judejczyków, czyli cielesnych potomków Judy, był niejaki Hesron. Hesron, o którym w innych miejscach Biblii chyba nie słychać. Jeśli słychać, to na zasadzie wzmiankowania. A jak gdybyście zerknęli tutaj na to moje zestawienie, to pierwsi potomkowie Hesrona zaczynają się od 2.18. Później są znowu potomkowie Hesrona, potomkowie, ostatni syn Hesrona, potomkowie Hesrona i tutaj też są ci potomkowie Szeszana, prawnuka Jerachmeela. To też są w sumie potomkowie tego Hesrona. Czyli był taki człowiek w Judzie, który był bardzo płodny. Był bardzo płodny. To taka pierwsza obserwacja. Nie? I plemię Judy, jak będziemy czytać o Symeonitach, bo nie wiem, czy pamiętacie, jakie złożeni byli plemię Symeona. Symeonici mieli dział ziemi wewnątrz pokolenia Judy. I jak jest rodowód Symeonitów, to do tego wrócimy za jakiś czas, to jest powiedziane, że jeden z synów Symeona miał liczne potomstwo, ale inni jego bracia go nie naśladowali w tym, więc oni nie byli tak liczni jak plemię Judy. Ja sobie myślę, aha, to jest wskazówka do Hesrona oczywiście i innych w Judzie, którzy byli tak płodni i pokolenie Judy było silne w Izraelu. Pokolenie Judy było silne, a Symeona nie było silne. Taka dygresja przy okazji też między wierszami. Dobrze, ale śledźmy, jakie tutaj ciekawostki już bezpośrednio w tekście możemy znaleźć. W wersetach od 6 do 8 mamy tylko trzy wersety dotyczące Zeracha, tego drugiego syna Judy. I w zasadzie jego rodowód jest tylko taki maleńki. To głównie wszystko dalej, wcześniej, to są synowie Peresa. Peres, ten, który był w rodowodzie do Pana Jezusa. Syn Tamar, tak, żeby była jasność, żebyśmy pamiętali tą historię, kiedy Juda spłodził tego Peresa. No właśnie, to też jest. I ta Kananejka też się pojawia w rodowodzie Pana Jezusa. To są tam cztery chyba kobiety, takie dosyć niezwykłe, pojawiają się w rodowodzie Pana Jezusa. Dobrze, no i tu mamy tego Hesrona, który no, mnożą się potomkowie jego, no ale wśród nich był też Jesse, ojciec Dawida. I ja zauważyłem, jeśli chodzi o patrzenie na rodowód też Dawida, i taką mam dygresję, bo to nie wiem, czy to jest widoczne, może nie wiem, czy da się to jeszcze powiększyć, Rodowód Dawida nie jest z pierworodnego Hesrona, czyli Jerachmeela, tylko z drugiego. A Dawid jest najmłodszym w rodzie Jessego. Czyli Boży wybór, ja dla mnie taki wniosek, Boży wybór nie jest zależny od urodzenia według ciała. To jeszcze będą takie dygresje o Rubenie i Judzie w kontekście pierworództwa, które ostatecznie otrzymał Józef. Ruben był pierworodny, ale Józef ma prawo pierworodnego, nie? To też jest... Jakub jest podobnie. No tak. Nie? Ale przy Dawidzie to tak szczególnie widać, bo no, tu jest drugi i jego tam jakiś tam praprzodek po tym Hesronie, a on sam był najmłodszy, czyli najmniej mu się należało tego dziedzictwa, a jednak Boży wybór nie patrzy na ciało. Manasesa i Efraima, no, dokładnie. Także to jest też taka obserwacja, która przy czytaniu rodowodów może być dla nas istotna, bo no, czegoś się o Bogu dowiadujemy. Dzisiaj do zmian mamy to samo, nie według ciała, a według obietnicy. No, popatrzcie, że to jest jeden duch, który kryje się później za potężnymi partiami Słowa Bożego i one pokazują jakieś spójne przesłanie, które do nas dociera. Ale idźmy dalej.
Tu mam takie pytanie, na które nie mam odpowiedzi. Bo pisze o synach Jessego, najmłodszy był Dawid. Mówi też o siostrach, czyli Seruja, Abigail. I ciekawe jest, że zarówno Serua, jak i ta Abigail nie mają... A nie, Abigail ma ojca, ale kto był mężem Serui? Kto był mężem Serui? W historii króla Dawida mamy synowie Serui, nie? Tych tutaj trzech, Abisza, Joab, Asael. Oni tam wpisali w historię bardzo różne. Najbardziej Joab chyba. Ale czemu są synowie Serui? Czy oni nie mieli taty? Ja nie znalazłem ojca. Tak mi to dziwne jest. Czemu nie ma ojca? Zadaję pytanie, nawet nie oczekuję odpowiedzi. Nawet to pytanie rzucam do was, żeby też zostało pytanie, dlaczego Serua jest tutaj jako matka dzieci, a nie mamy tutaj ojca, gdzie w zasadzie regułą jest, że ci mężczyźni mają tych swoich potomków, nie? A tutaj nie wiem, jaki mężczyzna się kryje za Abiszajem, Joabem i Asaelem. Dobrze, idziemy dalej. Pojawia się imię Efrata. To jest jedna z żonica strona. Aha. To jest 19 werset, mówi konkretnie. A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Hura. Hur był ojcem Uriego, a Uri Besalela. Ale ktoś jeszcze był wnukiem. No tu się rodowód urywa trochę. On jest później kontynuowany w wersecie 50. Ale czym się kojarzy Efrata? Ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejsze z okręgów judzkich. Mamy genezę nazwy Betlejem. Betlejem Efrata. Efrata to była babka Betlejema. A że mieszkali w tej miejscowości, która wcześniej nazywała się inaczej, a została zamianowana właśnie w taki sposób, która w historii Izraela później była jako Betlejem Efrata. Gdybyśmy nie zajrzeli do tych rodowodów, może nawet trudno byłoby na to wpaść, że imiona miast izraelskich wywodziły się z imion znaczących postaci. Tutaj może być ciekawe znowu, że Efrata to jest kobieta. Że Betlejem Efrata, czyli znowu jakaś niezwykła kobieta. Tu przed chwilą mówiliśmy, że Serua miała trzech synów, a nie wiemy, jaki był ojciec. Tutaj wiemy wprawdzie, że był Kaleb, który miał Efratę, ale już mowa, że to są dzieci Efraty. To był pierworodny Efraty, to były takie Efraty. Czyli ta Efrata jakby ma... No czemu nie jest Betlejem Kaleba? Nie? Tylko Betlejem jest Efrata, nie nazwany. Ja znowu nie chcę odpowiedzieć, tylko zadaję te pytania, żeby... No, nas to też zastanowiło. Jaka to musiała być kobieta, skoro ona tu jest tak pokazana? A ja mam inne pytanie przy okazji, jak już jesteśmy przy Efracie, dlatego że ciekawy jestem, czy Esron miał prawo zbliżyć się do żony swego ojca. Który werset czytasz? 24. Po śmierci Esrona zbliżył się Kaleb do Efraty, żony Esrona, swego ojca. Ona urodziła mu... No dobrze, na to zwróciłeś uwagę. Poczekaj, czy coś nie pominęliśmy, bo ten werset, ja zaraz pokażę, jak on brzmi w różnych przykładach. Dobrze, czyli zostawmy na razie tą Efratę tutaj. I dobrze, no to jesteśmy przy tym wersecie 2.24. Co się właściwie wydarzyło według 24 wersetu? Po śmierci Hesrona w Kaleb Efrata, żona Hesrona Abija urodziła mu Aszhura, ojca Tekoa. Tak to brzmi w Biblii Tysiąclecia. No, inaczej trochę, nie? Teraz tak, w Biblii Gdańska. A gdy umarł Hesron w Kaleb Efrata, żona Hesronowa Abija porodziła mu Asura, ojca Tekui. To chyba sens ten sam, co w tysiącletce. Teraz przekład Kulu.
po śmierci Hesrona Kaleb należał do Efrat. Żoną Hesrona była Abija, która urodziła mu Aszura, ojca Tekoi. Więc to pytanie, które zadałeś, no to nie jest pewne, czy tekst sugeruje w ogóle coś takiego. Ja osobiście powiem szczerze, nie miałem możliwości zbadać tego dokładnie w języku hebrajskim. Zrobię to w stosownej chwili. Natomiast z samych tłumaczeń pokazuje, że sens niekoniecznie jest taki, jak jest oddany w Biblii Warszawskiej, bo może być troszkę inny sens. No to myślę, to jest małe wprowadzenie, już może nie do... Na pewno jest inny niż Biblii Warszawskiej. Nie śpieszmy się tak, bo czasami po prostu mam wrażenie, że tłumacze łagodzą sytuacje, które są dla nich mało zgrabne. Tak? No a w Biblii czasami niezgrabne sytuacje mają miejsce. Jak ja zwrócić uwagę, przykład Nowego Świata idzie też za 1000 lat. To jest to samo, że Abija jest właśnie to. Dobrze. Więc pozostawmy problem otwarty, jeśli chodzi o... przewijam ten tekst dalej. Kto nam się tu jeszcze pojawi? A pojawia się nam jeszcze w wersecie 31. Pojawia się nam w wersecie 31 niejaki Szeszan. Szeszan. Ja myślę... Proszę? Szeszan. Pierwsza Kronik 2:31. Pojawia się Szeszan i no, sam kronikarz tutaj robi o nim małą dygresję w wersecie 34, bo tu pisze, że jego synem był Achlaj. I nic więcej. Nie? Jest Szeszan miał syna Achlaja. Ale 34 werset mówi troszkę, doprecyzowuje, o co tam właściwie chodzi. I myślę, że dla nas ta wskazówka może mieć znaczenie. Szeszan nie miał synów. Tylko córki. Przed chwilą przeczytałem, synem Szeszana był Achlej. A teraz czytamy, Szeszan nie miał synów. Tylko córki. Ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarecha. Dał przeto Szeszan słudze swemu Jaresze córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja. Attaja czy Achlaja, tu myślę, że jest różnica tylko w brzmieniu. Czyli mamy doprecyzowanie, że on miał syna owszem, ale ten syn nie był taki do końca naturalny jego syn. Ale pytanie, czy to coś wnosi do naszych rozważań przed chwilą odnośnie pogan w rodowodzie? Czy może coś wnieść? Bo, no, są kreatywni. Nie, w każdym razie nie. Wychodzi z Egiptu Izrael i wielkie mnóstwo cudzoziemców. Nie? Mijają lata i w zasadzie mamy Izrael. Nie? A ci cudzoziemcy gdzieś tam się pokleili w te rodowody. I to jest jedna z metod, myślę, w jaki sposób oni mogli w te rodowody wchodzić. Jakie koniugacje mogły wchodzić w grę, żeby powstały takie no, rodowody, że poganie wchodzą też w rodowody. Pamiętamy też o Sarze, żonie Abrahama. To jest dosyć podobna praktyka, która miała miejsce. Ale tutaj akurat Ezdrasz, autor Księgi Kronik, no, wskazuje na taką, bo jak się czyta rodowody, to proszę zauważyć, że czasami jest tylko ciąg imion i nic się nie dzieje. Ale czasami jest jakaś dygresja, jest jakieś wtrącenie do czegoś. I uwaga, to jest dla nas sygnał, żeby się na tym zatrzymać przez chwilę. Dla autora było ważne. Tak. Bo jak idzie ciąg imion, no to ja osobiście powiem, no nie znajduję niczego interesującego w samym ciągu imion. Bo czy tam będzie Salet, Apima, Szej, czy będzie Krzysztof, Janusz, Grażyna, jakiś Wiesiek, dla mnie to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Ale w tych dygresjach to się pojawia dopiero taki smaczek, nie? Dopiero pojawia się ten sens. Proszę, Mariusz. Nie, no mówię, że my czytamy to jako właśnie zbiór jakiś tam synod. Ja kiedyś miałem przyjemność uczestniczyć w studiu, w którym ktoś zadał sobie krótkarze taki wino, chociaż nie był naprawdę stronnik, po prostu tłumaczył z hebrajskiego, co znaczy to imię, tak? Miałem się wrażenie, że to się czyta zupełnie inną Biblię. Po prostu, tak? To, no my taki, ja patrzę, tak, no, i tam nie mówię, no niektóre tam imiona może kojarzymy ich znaczenie z hebrajskiego, ale to się... To nabiera jeszcze większego sensu. Tak, domyślam się. No. Gdybyśmy każde imię hebrajskie zastąpili jego znaczeniem,
No to kto wie, co by z tego wyszło? Nie wiem, ale to jest gigantyczna robota. Zwróćcie uwagę, po prostu nasze imiona gdzieś u swojego zadania też mają inaczej, w językach, tak. Które pochodzą, tak? No więc możemy zadać sobie również taką kiedyś historię, że spróbujemy spojrzeć na siebie poprzez te właśnie znaczenia tych imion i no to jest ciekawe spotkanie. Aha. No ale no, ja mówię, że sprawa otwarta, jeśli ktoś ma zacięcie i chciałby to zrobić, ja nie widzę przeszkód, ale no, to jest już gigantyczna praca. Ale jeśli ktoś to zrobił, ja bym chętnie poczytał to tak na marginesie mówiąc. Ale póki co jestem na etapie, że dla mnie to imię niewiele znaczy. Być może to jest błąd, nie wiem, to życie może zweryfikuje jeszcze. To w takim razie byśmy zobaczyli znacznie jeszcze więcej treści. Dobrze, tu mamy znowu. Ja przewijam dalej, żeby po prostu iść tym tekstem i żeby się zatrzymać na rzeczach, które mnie przykuły, moją uwagę przykuły. No tu zestawiłem rodowód Kaleba, syna Hestrona. To nie jest ten Kaleb Kenizyta, który był tym zwiadowcą, żeby była jasność, nie? Tylko to ten potomek Judy, taki cielesny potomek Judy przez Hesrona. Był jednym z nich, bo on się pojawia zarówno w drugim, jak i w czwartym rozdziale. Ja tutaj zestawiłem te teksty, w którym on się pojawia. Jest tam żona wymieniona? Proszę? Jest tam jego żona wymieniona? Tutaj przykładowo. Ci są synowie Hura. Właśnie do tego też chciałem go nawiązać, widzimy. To jest werset 4-4, nie? To taka wycieczka do czwartego rozdziału. Ojca Betlechem. Nie? Czyli Hur był z pierworodnym Efraty. Znowu, pierworodne kobiety. Nie mówię, że to był pierworodny Kaleba. No, ale tam masz jakoś tak napisane, że ci są synowie Hura, pierworodnego Efraty, ojca i urwałeś. Ojca, tu niżej, Betlechem. Jest niżej, bo mi się tam... Aha, nie widać tego. Nie widać, tu jest. Betlechem, nie? No. Także, ale tutaj wracamy do tego, że Efrata jest wyakcentowana bardzo w rodowodzie. No i ta nazwa, która nam w głowie jest, Ty Betlejemie Efrata, najmniejsze jesteś, tu mamy skąd się to wzięło, nie? Bo mamy i konkretne imiona, za którym te miejscowości się kryją. Więcej takich znajdziemy. Nawet miejscowość Dan, którą znamy, Dan, no to też ona była, Lot chyba się nazywała, czy jakoś tak wcześniej, i od imienia Dana została zmiana nazwy. I później czasami jak czytamy księgi, powiedzmy Kronik czy inne, i jak czytamy o Betlejem kilkaset lat przed tym faktem, no to rozumiem, że to jest anachronizm, nie? Że ktoś już współcześnie ma Betlejem, więc mówi o mieście, które obecnie nazywa się Betlejem i pisze o nim, że to jest Betlejem. Dla czytelności nawet, ja powiem, nie? Bo mogę mówić, no nie wiem, Chorzów to jest Koenigshytte, nie? Nie? Bo w którymś tam okresie nie było Chorzowa, tylko było Koenigshytte. Więc jak ja będę mówił o Chorzowie w XIX wieku, to nie mogę mówić Chorzów, tylko muszę mówić Koenigshytte, nie? Powiedzmy. Ale jak ja mówię o Chorzowie w XIX wieku, mówię Chorzów, nie? Świadomie robię ten anachronizm, bo dla kogo jest czytelne Koenigshytte dzisiaj, powiedzmy, nie? A każdy wie, o co chodzi. Nie? To taki jest mechanizm też podany tutaj, ale dla nas, mówię, studiowanie rodowodów pokazuje, że pewne nazwy ważnych miejscowości skądinąd, bo Betlejem to jest no, niezwykła miejscowość, mamy jakieś źródło. Że musiała być ta Efrata, chociaż nie mamy o niej zbyt dużo informacji, ale to, że ona jest jej pierworodny, to był taki, a później był Betlejem jej wnuk, to, że ona musiała mieć coś takiego w sobie, że ona jest w rodowodzie wyakcentowana. Nie wiem, co to jest znak zapytania, ale moją uwagę to w każdym razie przykuło. Dobrze, tutaj pod koniec tego rodowodu w wersecie 2.52 Szobal ojciec Kiriat Jearim. Szobal ojciec Kiriat Jearim. I wynotowałem, ponieważ miejscowość Kiriat Jearim, to jest miejscowość też, kolejny przykład nazwy miejscowości od człowieka, potomka Judy, która w historii Izraela no, w różnym kontekście pojawia się. Nie? Dla mnie to było też ciekawe, że Kiriat Jearim rzeczywiście wywodzi się od tego człowieka i to było miasto znaczące w historii, które pojawiało się
w historii nierzadko. No i końcówka, to już byliśmy tutaj. Pogani w rodowodzie, mamy tych pisarzy mieszkających w Jabes, Tireatyci, Shimeatyci, Sukatyci, ci są Kenitami. Kenitami pochodzącymi z Hamat, od domu, od ojca domu Rekaba. Ci są Kenitami pochodzącymi od Hamata, który był ojcem Rekaba. To w dwóch przekładach pokazałem. Nie? I ten Rekab, znowu jak znamy historię ksiąg królewskich, a zwłaszcza księgę Jeremiasza, no to informacja o Rekabie, to otwiera informacje o Jonadabie, który zasiadł na Rydwan do Jehu, który tępił ród Achaba. No i z czasów Jeremiasza, przypomnę raz jeszcze tą historię, Rekabici byli takim policzkiem dla Izraela, bo oni swojego ojca, który im zabronił pić wina, słuchali przez wiele pokoleń, a Izraelici swojego niebiańskiego ojca, od swojego niebiańskiego ojca odwracają się plecami. Nie? Takie przesłanie mieli ci Rekabici, którzy żyli pośród Judejczyków. I rzecz ciekawa, że akurat Rekabici, oni zachowali swoją odrębność etniczną. Bo mówimy o niektórych, którzy tak się, jakby powiedzieć, przez taki Egipcjanin, którego wziął, dał mu córkę i on tak jakoś wszedł naturalnie w ten, może nie naturalnie, ale w ten sposób do tego rodowodu. Tak ci nie, ci stanowili, rzeczywiście oni są traktowani jako Rekabici i oni tymi Rekabitami byli i się schronili w Jerozolimie podczas oblężenia przez Nabuchodonozora. Także to też taka ciekawostka, że wśród Izraela byli poganie, którzy tak nie zasymilowali do końca, żyli wśród nich jako stanowiąc taką odrębność etniczną. Chociaż były to pewnie małe stosunkowo grupy, ale jednak fakt faktem. No w tym momencie musimy przerwać dzisiejsze rozważania nad rodowodami. Będziemy kontynuować za miesiąc. Wierzcie mi, najciekawsze jeszcze przed nami. Najciekawsze jeszcze przed nami. Poznamy, ja bym chciał kilka postaci, żeby weszło na stałe do naszej świadomości. Bitia, Szeera. Dzisiaj na większości czytelników Biblii niewiele znaczą, jeśli cokolwiek. Bitia, Szeera, Jabes. Natomiast mam nadzieję, że po następnym spotkaniu to będą postaci, które będziemy mieli w świadomości, będziemy mieli to, co zrobili, czym zasłynęli i jakąś lekcję z ich życia będziemy czerpać. I to też jest Księga Kronik. Nie? Chciałem pokazać, że oprócz ciągu imion, te dygresje, które się pojawiają, one są niezwykle cenne. Jak czytasz imię, tak dygresja, aha, włącza się lampka, muszę to przeczytać, po coś to jest. Nie? I te dygresje, zwłaszcza w czwartym rozdziale, ale nie tylko, no, będą naprawdę niezwykle znaczące i poznamy fascynujące osoby, fascynujące postaci. Ale czytamy to wszystko, rozumiejąc całość przesłania, które w tej strukturze blokowej starałem się wcześniej pokazać. Dobrze, to w takim razie ja dziękuję za uwagę dzisiaj. Zbyszku, ja musiał Ciebie poprosić jeszcze o słowo modlitwy. Wszechmocny Ojcze, chcę Ci podziękować za ten czas, który mogliśmy spędzić razem na studiowaniu Twojego słowa, Ojcze, na poznawaniu, na odkrywaniu Twoich tajemnic, które zawarłeś w Księgach Kronik, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tu spotkać wspólnie i rozważać Twoje słowo. Amen. Amen. Przerwa do godziny 13:30.